Florecistka drużynowa, mistrzyni świata, olimpijka z Atlanty, srebrna medalistka olimpijska z Sydney. Czterokrotnie wśród seniorek wywalczyła tytuł mistrzyni i dwukrotnie wicemistrzyni Polski, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Naszym gościem jest wyjątkowy sportowiec Anna Rybicka. Przychodzą mi na myśl Mistrzostwa Świata w Meksyku w 1994 roku. Miałam wtedy 17 lat. No i trochę miałam pstro w głowie, co tu dużo mówić. Wraz z kolegami szpadzistami poszłam sobie, znaleźliśmy potajemną windę w hotelu. Pojechaliśmy na dach hotelu, ogromnego hotelu w Meksyku, wielopiętrowego. Ten dach nie miał żadnych zabezpieczeń, żadnych barierek i my na tym dachu podziwialiśmy sobie Meksyk nocą. Odtańczyliśmy sobie też walca, no ale zabawę przerwała nam ochrona, która nas z tego dachu zdjęła. Na szczęście nie poinformowali naszego szefostwa. No, mogłoby się do nas naprawdę źle skończyć.